Tutaj mamy nasz yy, wałek. Tu właśnie chcę Wam pokazać tę naszą końcówkę od, do spawania w wałkach. Generalnie zużywa się to łożysko dość mocno. To jest właśnie Waltersheight, a CBM w mniejszych ciągnikach wygląda mniej więcej tak. Większość z tych rzeczy, które tu też zauważyliście, to w, mamy generalnie w zamienniku, tak? Witajcie w ostatnim filmie z cyklu Miesiąc podnośnika. Dzisiaj opowiem Wam o tym, o czym już zapowiadałem w przednim odcinku, czyli o dolnym wale uciągu, ramionach. No, samych ramion nie pokażę, ale pokażę Wam na co tam zwrócić uwagę. No i co, zaczynamy. Zobaczcie. Tutaj mamy nasz wałek. Takie coś jest właśnie w w, tylnym, w tylnej obudowie dyfra na dole sobie tam wystaje z dwóch stron. Generalnie wystaje ta część, wystaje ta część. To jest wałek od modelu 6869, w zależności jaka tam seria. Dziewiątka, dziesiątka, dwudziestka, trzeszka, bo jest to samo z tego co kojarzę przynajmniej. Natomiast taką jeszcze ciekawostkę Wam powiem od razu, że. Właśnie te większe modele tutaj, na które, o których Wam powiedziałem, do których ten wałek pasuje, mają to rozwiązane w ten sposób, że osobno jest wałek, a osobno jest czujnik. Tak? Natomiast mniejsze modele, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 i 6.6, 6, czyli też 6 -cylindrowe też, czyli te, które mają ten tak zwany mniejszy tyłek od 4 -cylindrowych, one mają to rozwiązane inaczej w postaci takiego stworzenia ze sensorem. Są te swwornie jakby osobno na lewą i na prawą stronę, pewnie tam wam teraz mignęło zdjęcie. I tam jest to właśnie tak rozwiązane. Jest to dlatego też tak zrobione, że to są ciągniki przystosowane na mniejsze obciążenia i producent jakby opracował to w sposób uproszczony. Natomiast to jest bardziej popularny temat, bo te ciągniki większe jednak robią ciężej i no i generalnie od 6,8 wzwyż plus cała seria 7008 i 8, no ma to rozwiązane właśnie w John Deerze w ten sposób. Generalnie na co tam zwrócić uwagę? Tak, jak się domyślacie, tu i tu jest nasadzone, jakby jest nasadzona tylna, przednia część ramienia, czyli ta część, która się kończy tą właśnie, oto końcówką. Tu właśnie chcę Wam pokazać tę naszą końcówkę do spawania, o której już pewnie wspominałem w którymś tam z filmów, gdzie, gdzie omawiałem naprawę u klienta. Mniej więcej to to właśnie tak wyglądało, jak widzicie teraz na zdjęciu. Tą końcówkę można przespawać, i wtedy mamy jakby. Pierwszy z problemów, jeżeli takowe występują, rozwiązany. Czyli skasowany luz właśnie tu na, tym, na tej kuli, na tym jaju. Tak? Mamy, e, e, mamy, skasowany, mamy skasowany ten luz tutaj. Potem dodatkowo, co jeszcze zużywa się przy tych wałkach? Generalnie zużywa się to łożysko dość mocno. Ona ma to funkcję do smarowywania. Musicie to wiedzieć. Tam jest taki smarownik pod spodem. Bardzo ważna sprawa jeżeli ktoś tego pilny, to też dłużej to wyczymie przynajmniej ta strona. Natomiast ta strona tutaj to jest strona właśnie z, z tym, właśnie swoźniem tulejowanym właśnie za pomocą tych tulejek i dodatkowo jeszcze takich prowadzeń. Z zewnątrz jest to uszczelnione właśnie tymi, tymi tutaj rzeczami, które widzicie tymi szwankami tak zwanymi. I generalnie tu jest właśnie punkt ciągu tego, tego całego wałka i współgra to z regulacją siłowo pozycyjną na podnośniku właśnie poprzez ten tutaj stworzeń który widzicie on sobie tak właśnie o tutaj wciska się w zależności jak mocno ten wałek się nam wychyla do tyłu no tak po prostu y Komputer szczytuje parametry, i dlatego, jeżeli tu jest luz dość duży, to też to może wpływać na to, że będziecie mieli albo błędy, albo w wyniku właśnie też nadmiernego luzu. Podobnie jak ten potencjometr na górnym, na górnym wałku, o którym mówiłem poprzednio, tak samo ten, ten czujnik na tym dolnym wałku też się czasami niestety zniszczy. Mieliśmy też taki jeden przypadek. Najczęściej on się akurat elektrycznie psuje ale no ale mieliśmy właśnie takie coś że, że tutaj było totalnie wszystko rozlecone no i niestety to, to musiało się zakończyć jakby wsadzeniem wszystkiego nowego. Tym bardziej że tu nie, nie, nie smarował klient i pod jakby pod łożyskiem normalnie było wybrane łożysko sobie latało luźno prawie go nie było w sumie ono było w dwóch częściach. Natomiast najczęściej jest tak że mamy zużyte te tulejki. Tak? A stworzeń w tym wałku jest nie do wybicia. Tak jest często. To jest bardzo, bardzo ciężkie w rozebraniu. Mamy podrobione takie specjalne mocki bezwładnościowe. to nam później łatwiej to idzie. Ale teraz tak, słuchajcie, jeżeli skasujecie sobie ten luz tutaj, tutaj dodatkowo przespawacie sobie te końcówki, bo one są do przespawania. Skoro z drugiej strony można przespawać hak, to znaczy, że z drugiej strony właśnie tu od przodu można przespawać tę końcówkę i właśnie taką oryginalną specjalnie do tego celu końcówkę mamy z takiego samego właśnie materiału jak jest ramię. No to wtedy mamy ten temat tutaj opanowany w 100%, a nie tylko w połowie, no bo no generalnie nie kasując tego luzu, a tutaj jest często duży luz na, tym, na, tym, na tej kuli ona wybije dosłownie tą, 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 tą końcówkę, no to po pierwsze nie kasujemy luzu do końca, a po drugie narobimy się tutaj, wydamy kupę pieniędzy i co? nie wyczymy to tyle ile pierwotnie powinno wytrzymać przez te właśnie stukanie tutaj e, e, wybitej, tej wybitej końcówki, nie? jednej czy, czy drugiej także na to zwróćcie uwagę jeśli chodzi o ramię dolne, druga końcówka ramienia, czyli tam gdzie jest, gdzie jest ten hak, szybko sprzęg tak zwany, czy agrohak, różnie to tam na no to mówicie. W większych ciągnikach końcówka ta hakowa jest Walter a w mniejszych chyba z serii 5000 jest CBM, a tu widzicie tego typu właśnie zestawy, można kupić cały, ale niekoniecznie. Często jest tak, że gdzieś podjeżdżacie pod maszynę i na przykład... Zahaczycie gdzieś ramieniem, wjedziecie pod i na przykład pęknie wam tylko ten element, tak? On pęka często, bo to jest jednak odkówka dość twarda. Można to kupić, nie ma problemu. Druga, trzecia kategoria to jest właśnie Walter Schade, A CBM w mniejszych ciągnikach wygląda mniej więcej tak, zupełnie inaczej, bo generalnie, o, cały ten element tutaj, e, e, o, jakby dźwignia, plus element pośredni to już jest jeden element. nie ma, nie ma. Nie ma nie ma to. Troszeczkę jest to po prostu inaczej wykonane jak w Walterzejdzie. dodatkowo jest taka blaszka. no troszeczkę gorzej się to montuje, ale też jest do opanowania. Także no, też to można, że tak powiem, nabyć, albo czasami jak sprężynka zginie, sprężynka też jest dostępna. Także tu się nic nie martwcie. Jak macie często to gdzieś tam, albo jakieś trytyczki pouczepiane, też widzieliśmy takie, te, takie zjawiska. Można to naprawić, za nie duże pieniądze jest to wygodne, wtedy ładnie, można się tym posługiwać. Generalnie te szybko sprzęgi, te agrohaki, one się jakoś tam nie zużywają, no, czy też się zużywają, ale, ale generalnie dużo wolniej niż ta przednia część ramienia, właśnie gdzie jest tutaj ta kula. Nie? Tu są dość duże przeciążenia i, no i to, to warto po prostu zrobić sobie, a tym bardziej, jeśli ktoś ma ten podnośnik faktycznie cały zużyty, tych godzin najechany, a ciągnik jeszcze no, miałoby pochodzić. To po prostu zazwyczaj jest tak, że robi się i górę, i robi się dół w komplecie i temat jest załatwiony raz na kolejne ładne pewnie 5-10 tysięcy godzin, bym powiedział, że bliżej 10 nawet. No i wsio, tak. Także reasumując, duże ciągniki na wałku, mniejsze ciągniki na takich krótkich swożniach, które widzieliście wcześniej. Tutaj osobno czujnik tam już jest zbudowany, podpinamy kable. No i w zasadzie to wszystko. Aha, i te końcówki generalnie to tutaj do tego wałka, czyli do tam modeli 6, tam chyba 8 wzwyż to wszystko jest. Plus jest do dużych modeli z większym otworem i do mniejszych tak samo. Także no to jakby mamy od ręki już teraz staramy się mieć, bo widzimy, że to jest problem wielu ciągników. I no, głupio byłaby klient dzwonił i musiałby tam tydzień czy dwa czekać za tym, aż przyjedzie. Po prostu leży, nie kosztuje to majątku. Jakby co, możecie tam śmiało na Messengerze zapytać. i Dobry spawacz do tego yy, i wam to ładnie odetnie, przyspawa i tu musi trzymać, nie ma siły. Dobra, no myślę, że w tym ostatnim odcinku już tam się nie będę rozgadywał. Postaram się zamknąć w 10 minutach. Yy. Większość z tych rzeczy, które tu też zauważyliście, to mamy generalnie w zamienniku, tak? No wiadomo, czujnik jest oryginalny, ale te końcówki, wałek. Praktycznie identyczny jak oryginał, nawet waga ta sama. Eee, też właśnie te, ten, ten hiszpański to jest. On nie jest najtańszy, ale w porównaniu do oryginału cena myślę, że dużo korzystniejsza. I, i, no i wykonanie, przede wszystkim powtarzalność i nie ma problemu z montażem. Tak samo ten stworzeń te tulejki, to mamy ładnie w zamienniku, dobrane i, i jest to spasowane. Chłopaki nasi to robią i bardzo mi się podoba praca na tym. Wcześniej tak mieliśmy taką zbierankę, to różnie to wyglądało. Tak samo te haki to tak samo można z bezpośrednio z Walter Schaden, nie trzeba tego w oryginalnym tam woreczku kupować, nie ma takiej potrzeby. No i wsio, tak. Te wałki, oczywiście, w zależności od modelu, to różnie wyglądają. Generalnie podobnie, ale tam różnią się wiadomo grubościami, długościami, rozstawem otworów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, to myślę, że miesiąc podnośnika mamy z grubsza ogarnięty. Widzę, że podobało Wam się, podobała Wam, podobała wam się ta, ta forma, że tak powiem, przedstawienia tematu. Myślę, że będziemy wracać z podobnymi. Rozszerzymy je na pewno, bo już widzimy, że jest potrzeba omówienia. Też innych rozwiązań w tylnym podnośniku. Myślę, że w przyszłości to na pewno się pojawi. Dobra, trzymajcie się. Miłej lekturki następnych filmów. Trzymajcie się jeszcze raz i do zobaczenia. Cześć.